Musiałem zadzwonić do naszych kibiców, żeby pytać, jak się czują i co robią w takie trudne czasy, no, z koronawirus, gdzie cały czas siedzimy w domu. I dlatego tak... No, ale przecież czytałem w gazecie, że pojechaliście do Arłamowa. Tak, ale już wracaliśmy, teraz już trenujemy tutaj, przygotujemy się do pierwszego meczu z Wisłą Kraków. No, ale fajne było tam, fajne. A co pan? Jak pan się czuje? Ja siedzę w domu, bo ja jestem starszy człowiek, 76 lat i córa nas z synem tak pilnują, że nie możemy wychodzić nawet na zakupy. Udało nam się z żoną w ciągu ostatnich 3 miesięcy może na 4-5 spacerów wyskoczyć. No. A tak to nie. Teraz nie wolno. Nie wolno. A pan. Jak nam przynoszą, spora szczególnie, jak przynosi nam zakupy. No. To nie dość, że utrzymuje te... Nigdy jeszcze do domu nie weszła. Stoi na klatce schodowej. No ja mówię, a odmierzyłaś chociaż te 2 metry. No ale ja też, musi pan rozumieć też, że to są naprawdę ciężkie czasy. Tutaj w Polsce nie był tak ciężko jak w Hiszpanii, bo ja na przykład, ja jestem w Hiszpanii, tam w Hiszpanii, w Barcelonie. To jest się gorzej, naprawdę jest się gorzej. Mam kolegów, znajomych, którzy siedzą w domu te 65 dni już i ludzi, którzy mają 25 lat, 26 i no ciężko jest, ale trzeba być w domu. A kiedy pan był ostatnio na stadion? Na mecz? Ja byłem na wszystkich meczach. Na wszyscy? Aha. Także no, ja mam miejsce w sektorze ten A, nie B. No, sektor B. Tu żona mi poprawia, a ja mówię, sektorze B. A zawsze z żoną? Nie. Żona ją rażą pieśni śpiewane na stadionie. A. No, natomiast ona jest fanką siatkówki, tak? Aha. Że na siatkówkę to chodzimy razem. Kim pana chodzi na mecze? Sam? Czy znajomy? Kiedyś chodziłem, miałem 2 kolegów. Aha. Ale oni są o parę lat starsi jeszcze ode mnie i w zasadzie przestali chodzić teraz. Nie, teraz chodzę sam, z tym, że ta ławka przed mną, za mną, obok, no to już. To są też stali kibice na karnety. Aha, już dawno się spotkali. Moi nowi przyjaciele, z tym, że nie tacy bliscy jak ci, co byli wcześniej. Aha. Wcześniej to przecież jeździliśmy na Piastę, jak jeszcze stadion się budował, jeździliśmy do Wodzisławia. No i to byli tacy też prawdziwi kibice. To bardzo fajne. Zresztą ja za Piastem to kibicuję no, od technikum, a teraz mam 76, no to jest, tam było 18, no to jest. No Jezus, ale fajny no. Teraz, fajny. 50 lat. Bardzo mi się podoba tego. No to dobra, tęsknie pan za mecie? Tęsknie pan za mecie? No pewno. No pewnie. A teraz nie wiem, czy ten mecz będzie, no na pewno będzie, bo on jest w sobotę o 17:30. Tak, sobotę 17:30, ale no puste trybuny. Ale nie wiem, czy będzie transmitowany. No będzie, mi się wydaje, że będzie. Cieszę się, że usłyszałem pana głos, bo jak pan wygląda, jak pan gra, to wiem. Ale no ja gram tylko... Tak dobrze mówi po polsku. No dziękuję. Duże błędy. Błędy robię duże. Ale kiedy jestem na boisku, tylko krzyczę. Teraz możemy rozmawiać. A kiedy się skończy ten koronawirus i będziemy znowu wracać do normalności, możemy się spotkać i pijemy jakieś kawa, fajne ciasto i pogadamy o życie i o piłkę. Tak, jest bardzo. Dla mnie naprawdę będzie bardzo miłe. No. Dobra. Dziękuję za telefon. To dziękuję bardzo. Życzę pan no, zdrowia przede wszystkim i no i mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo. Wszystkiego dobrego. Jest szansa znowu na mistrza Polski, to róbcie wszystko, żeby tak było. Dziękuję, tak będziemy robić. No, na razie. Dobra, na razie, do widzenia, miłego dnia. Miłego. Dzień dobry, witam najlepszego kibica w Gliwicach. O, dzień dobry, witam najlepszego bramkarza w Pieście i w ogóle w całej Polsce. Jak zdrówko? Cześć Jakub. Dzień dobry, witam, jak zdrowie?
No w porządku, widzisz, Human dopisuje, tylko piłki brak. No, tylko telewizja. No, Bundesliga ruszy... telewizja to nie jest to, co na żywo. No wiadomo, Bundesliga ruszyła, to i my za chwilę ruszymy. Nie, pewne rzeczy nie przeskoczymy, bardzo byśmy chcieli, żeby byli kibice, no ale to też niezależne od nas i... No ale mówię, to takie jest trochę dziwne, nie? No dziwne, ale no mówię, no to jest siła wyższa i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. A liczymy na to, że w przyszłym sezonie no już będzie inaczej i będą te mecze z kibicami przede wszystkim. No mam nadzieję, no bo to jest bez kibiców, to wtedy wiadomo, o co chodzi w tej piłce. No oczywiście i tak samo no. My, no nie ma tej przyjemności z tego grania, bo jednak no. Grasz dla kibiców, jak te trybuny są pełne, a tu... No, tu niestety, no, trzeba się z tym zmierzyć. Mamy bilety, karnety wykupione, a nie możemy iść. No przejdą następny sezon, to spokojnie. No, a tak to co, trenujecie? Trenujemy, tak. Dzisiaj dwa treningi. Tak. Byliśmy w Arłamowie, też solidnie potrenowaliśmy. No wiem, czytałem oczywiście. Dzisiaj mamy za chwilę drugą jednostkę na Sokoła, no i tak tydzień zleci do końca tygodnia. No ani mówię, żebym ja nie miał ogródka, to można mówić, by człowiek poszedł, by zobaczył, a tak to mówię, idę już na ogródek, bo nigdzie nie mogę iść, nie mogę iść na stadion, nie mogę iść na Sokoła popatrzeć, jak trenują, nie mogę iść pogadać, no nic nie mogę. No zgadza się, no co zrobić, takie paskudztwo się przyplątało i... No trzeba sobie się paskudztwo, no i co zrobić? Trzeba sobie z tym poradzić. Siła wyższa, tak wszyscy jest. Zdrowi? Tak, na dzień dzisiejszy wszystko jest ok, więc oby tak dalej. No, ogromnie się cieszę, kurde, że zadzwoniłeś, super, kurde. Czyli zdrowie jest, teraz tylko mówię, no cierpliwości będzie dobrze. Zdrowie jest, tylko już człowieka ciągnie. Ja obejrzałem przez pierwsze dwa tygodnie wszystkie mecze z poprzedniej rundy, bo miałem ponagrywane. No to dobra, a wczorajszy mecz? Wczorajszy jaki? No to wczorajszy był ten z Lechem. Mistrzowski, no oczywiście, a dzisiaj gala Ekstraklasy, właśnie rok temu byliśmy w drodze na nią. Tak jest, tak, zgadza się, rok temu to myśmy balowali. A jaki wesoły autobus jechał. No wiem. No. Było super. No przeżycie było niemiłosierne. Zgadza się, no. Może uda się powtórzyć, no zobaczymy. No, daj Boże, żebyście kurde obronili ten tytuł, to by było coś pięknego. Będziemy walczyć. No, nie wątpię w to, żebyście nie walczyli, bo tam walczyć zawsze walczycie. Tylko mówię, przy tych pustych trybunach, to co to jest za granie? No, co zrobić, no. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, panie Rysiu, proszę. Zdrówka życzę jeszcze raz. Wytrwałości, cierpliwości i trzymać kciuki, będzie dobrze. No, ja również trzymam kciuki. Dobra. No i życzę właśnie powtórzenia tego mistrzostwa Polski. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia na stadionie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Do widzenia. Proszę pozdrowić całą drużynę. Pozdrowię wszystkich. Cały sztab szkoleniowy, drużynę wszystkich pozdrowię. Tak jest. No. I cały marketing oczywiście. Tak jest. Dobra. Oczywiście, no jasna sprawa. Pozdrawiam panie Rysiu. Zdrówka. Kłaniam się, Kuba. Do widzenia.